Bardzo się cieszę, że zgodził się Pan udzielić wywiadu dla warszawskiego PiS-u na naszej nowej stronie internetowej. I tak, pierwsze pytanie. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego startuje Pan w wyborach? Dlaczego się Pan na to zdecydował i dlaczego z tym PiS-u? Start w wyborach był decyzją dla mnie w pewnym sensie logiczną, bo miałem okazję wychowywać się przez całe swoje życie wokół osoby, która jest, stała się znana jako jeden z najlepszych komentatorów życia politycznego w Polsce, mojego ojca. Nie trzeba tutaj mówić, nie trzeba go przedstawiać, jakby jest osobą znaną. A dlaczego z list Prawa i Sprawiedliwości? No dla mnie jest to również coś jakby naturalnego. W tej chwili to jest jedyna partia, która jest w stanie zapewnić nam powrót do uczciwego państwa. Powrót do państwa, w którym ludzie mają równe szanse i mogą osiągnąć to, co chcą, to, czego pragną, dzięki temu, ile włożą w to pracy, jakie mają umiejętności, a nie dzięki układom. I jest to coś, co zawsze mi bardzo dokuczało. Widziałem, jak to się dzieje, widziałem, chociaż my widzieliśmy wszyscy niedawno, chociażby aferę hazardową, której mija w tym momencie druga rocznica, była parę dni temu. I to był jak gdyby jeden z impulsów, że ja bym chciał, żeby ta rzeczywistość wyglądała inaczej. Nas wszystkich stać na to, żeby ona wyglądała inaczej. My wszyscy na to zasługujemy. I kandydując z list Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym się przyczynić do powrotu właśnie do państwa, które jest uczciwe. I państwa jak, również. A jak konkretnie pan widzi zrealizowanie takich obietnic wyborczych? To znaczy, przede wszystkim to jest jakieś podejście do walki z różnego rodzaju zjawiskami takimi jak korupcja albo zjawiska zbliżone, jak chociażby załatwianie pracy na zasadzie układów, które często są tak na granicy prawa albo są one bezprawne, albo bardzo trudno jest je udowodnić. Rzecz polega na tym, żeby mieć zmianę systemową. Nie skupiać się tylko i wyłącznie na ściganiu osób, które to zrobiły, ale przede wszystkim zmienić to, z czym mamy problem jeszcze od czasów PRL. To jest coś, co dziedziczyliśmy po PRL-u. System, który zachęcał ludzi do tego, żeby być nieuczciwym. System, który ludzi tak naprawdę zachęcał do korupcji, często zmuszał. No bo dawniej nie było możliwości, żeby coś załatwić normalnie. Funkcjonariusze, którzy aparatu państwowego, kontrolujący przepływ dóbr, przepływ towarów, no i rozdział stanowisk, wykorzystywali to w ten sposób, żeby ludzi pociągnąć jakby za sobą w dół. To znaczy, jeżeli grałeś fair, nie miałeś na nic szans. Natomiast jeżeli zaczynałeś grać nie fair, no miałeś na coś szansę, ale w tym momencie wkręcałeś się w ten układ, stawałeś się taki sam jak oni, jak władza. I można było ci to wyciągnąć. I to, co nam zostało po tym, to są przepisy, które są niejasne, które zachęcają ludzi do ich obchodzenia. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. Podejrzewam, że gdyby ten system funkcjonował prawidłowo, mielibyśmy jasno określone to, na jakich zasadach można komuś przyznać stanowisko, co można w tym momencie zrobić, czego nie można zrobić i jakie są konsekwencje tego, jeżeli się wyjdzie poza ramy tych przepisów, to ktoś taki jak Marcin Rosu prawdopodobnie w ogóle nie zaistniałby w tej roli. Dlatego, że to nie jest jak gdyby tak, że wszyscy mają tego typu intencje. Ale jeżeli znajdują się w okolicznościach, gdzie nie mają wyboru, albo gdzie po prostu na okazję, jak to się mówi, czyni złodzieja, jeżeli wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji z tego powodu, a widzą, że wszyscy to robią, no to tak się dzieje. A jakie konkretnie przykłady właśnie zmian takich prawie? To znaczy, to jest szersza sprawa. Jedną z rzeczy, o której myślałem, to jest taki szerszy projekt. On ma na razie bardzo taki charakter, powiedzmy, zarysu. To jest zastanowienie się nad tym. Mamy kluczowe stanowiska, chociażby kierownictwo mediów publicznych, dla przykładu, które dzisiaj są obsadzane, pomimo różnego rodzaju obostrzeń ustawowych, no jednak, jak widzimy, z klucza politycznego. No i teraz, jeżeli osoba z klucza politycznego jest na samej górze tej piramidy, no to ona też, wiedząc, że coś zawdzięcza partii rządzącej, będzie obsadzała chociażby swoich zastępców, też z klucza politycznego. Następnie oni będą obsadzać swoich zastępców, też z klucza politycznego. I to będzie iść tak w dół, aż do samego dołu. No przykłady, jak to funkcjonuje, możemy obserwować na co dzień w tym momencie, bo nigdy nie było chyba takiego upolitycznienia, czy to mediów publicznych, czy w ogóle instytucji państwowych, jak za obecnego rządu. No więc mój pomysł jest tego rodzaju. Kluczowym momentem jest obsada tego jednego stanowiska na górze, jednego albo kilku. Więc zamiast jakiejś grupy, która obsadza, no dajmy na to kierowników poszczególnych instytucji, czy skład zarządów, rad nadzorczych, spółek państwowych, zamiast jakichś stałych organów, które również są politycznie zależne, a nawet jeżeli nie są, to można do nich jakoś dotrzeć. Szantażem, przekupstwem, albo obietnicą czegoś, pozytywnego lub negatywnego. Stwórzmy system, który ma element losowości. To znaczy, jeżeli mamy podjąć decyzję kluczową, na przykład obsada chociażby kierownictwa mediów publicznych, to w tym momencie tak, powołujemy do podejmowania tego rodzaju decyzji listę kilkuset ekspertów,
naukowców uznanych w środowisku akademickim, na przykład w skali całego kraju. Do momentu podejmowania tych kluczowych decyzji oni nic nie robią konkretnego. Są po prostu na liście. Ta i ta osoba są upoważnione do podejmowania decyzji. Teraz nadchodzi moment obsady stanowiska. W tym momencie losujemy spośród tej całej grupy kilkuset osób w skali kraju. Kilka, może kilkanaście, jakiś taki organ do podjęcia tej jednej decyzji. Wcześniej nie wiadomo jest, jaki będzie skład tego organu z góry. Te osoby spotykają się pierwszy raz, żeby podjąć tylko i wyłącznie tą jedną decyzję. Obradują najlepiej za drzwiami zamkniętymi, tak jak chociażby ławę przysięgłych w anglosaskim systemie sądowniczym, gdzie nie można mieć wpływu na ich decyzję. Podejmują decyzję i następnie powracają w stan spoczynku. Już nigdy nie spotkają się, żeby podjąć taką decyzję w tym samym składzie. Jaka jest zaleta takiego systemu? Co jak mówię, to jest hipotetyczne, no bo trzeba by było pomyśleć, czy to jest zgodne z innymi przepisami itd., itd. Ale jako idea. Po pierwsze, jeżeli jest kilkaset osób, które mogą kiedyś podjąć decyzję, a ktoś chce wpłynąć na tę decyzję, no nie wie, kto będzie ją podejmował. Zaszantażuje, przekupi lub obieca coś kilkuset osobom w skali całego kraju, nie sądzę. Następnie osoby spotykają się, obradują, głosują również za drzwiami zamkniętymi. Czy ktoś później będzie mógł wyciągnąć wobec nich konsekwencje, powiedzieć pan, nie poparliście naszego kandydata, naszego człowieka, więc będziecie mieli problem ze znalezieniem pracy, dopóki my będziemy żyć? No nie można. Nie ma możliwości, żeby to sprawdzić. W tym momencie system jest chociażby trochę bardziej szczery. To nie jest idealny. Wiadomo, że teoretycznie można robić różnego rodzaju próby w jakichkolwiek warunkach. Ale nie mamy już sytuacji, w której sam system zachęca do tego, żeby próbować obsadzić kluczowe stanowiska swoimi ludźmi. Bo w tym momencie, jeżeli mamy tak duże utrudnienia, mamy kilkaset osób, w jaki sposób mamy wpłynąć na nich, czy wiemy, kto będzie podejmował decyzję, w jakim składzie, nie mamy pojęcia. Jeżeli stworzymy coś tego rodzaju, albo przynajmniej weźmiemy ten pomysł i zaczniemy zastanawiać się nad tym, jak go twórczo rozwinąć, to idziemy w dobrą stronę. Natomiast do tej pory większość rządów, tak jak rząd obecny w szczególności, jedynym wyjątkiem był Urząd Prawa i Sprawiedliwości, który no nie miał czasu, żeby te zmiany wprowadzić, robili coś wręcz przeciwnego. To znaczy tworzyli tego rodzaju system, który pozwalał im w razie czego manipulować wybieraniem kluczowych osób, chociażby w mediach. No i moim zdaniem czas na przemyślenie tego, takiej właśnie bardziej globalnej idei, większego pomysłu, jak można byłoby wreszcie skończyć z tego rodzaju praktyką i to skończyć na stałe. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będzie miał Pan okazję ten pomysł oraz inne, tak, które czytałem w programie, wprowadzić w życie. Życzę sukcesu wyborczego.